Nie, to są tak dzisiaj właśnie na czelu, natomiast możemy to zrobić na zasadzie egzotyczności. Zapraszamy na transmisję, która jest z Placu Piłsudskiego, także warto oglądać. Jakby coś, jest spontaniczne, ale jeszcze z policjantami rozmawiamy. Dariusz! Byłem, rozmawiałem, dałem się spisać od razu, żeby były formalności, potem nam nie przeszkadzali, żeby nie było... Chcesz wprowadzić? Ale ja biorę udział, ja mogę wprowadzenie zrobić. No nie wiem, ciebie. Dzień dobry z Placu Piłsudskiego w Warszawie, Andrzej Dariusz Boszczyński. Wieczorem 11 sierpnia 2019 roku się spotykamy. W dzień tutaj miało miejsce nietypowe zdarzenie. Natomiast chodzi o to, że tutaj część ludzi, część Polaków przyszli uczcić Brygadę Świętokrzyską. Jak wiemy z historii, Brygada Świętokrzyska była kolaborantem III Rzeszy. Mają na sumieniu kilkunastu Polaków z okolic Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, okolic Opatowa, okolic no i w samych Kielcach. Dzisiejsze nasze zgromadzenie ma na celu przeciwstawienie się temu wszystkiemu, pokazanie, że nie wszyscy Polacy czczą Brygadę Świętokrzyską, nie każdy Polak uznaje tych pseudo-bohaterów. Uznanie pana prezydenta dla Brygady Świętokrzyskiej jest największą zbrodnią urzędującego prezydenta naszego kraju, bo prezydent kraju powinien wręcz przeciwnie być przeciwko takim imprezom, takim czcom. Symbolicznie oczyścimy te miejsca, tak jak zrobiliśmy to na Placu Kraśnickim 3 sierpnia po neofaszystowskich występach 1 sierpnia. Będziemy tam, gdzie będą łamane demokratyczne prawa, gdzie będzie się czciło neofaszyzm, gdzie się będzie czciło zło. Zło będziemy wypędzać z Warszawy, z Polski, białymi rękawiczkami. Zapraszam na transmisję, naprawdę warto. Stop nienawiści, stop faszyzmowi, stop ksenofobii. Z Placu Piłsudskiego w Warszawie dla widzów Andrzej Dariusz Woszczyński. Dziękujemy. Zapraszam wszystkich do oglądania. Jesteśmy na Placu Piłsudskim, także transmisja jest na żywo. Raz, dwa, raz, dwa.
jest groźba. Mam do was prośbę, ale nie staję. Ja już transmisję puściłem. Raz, dwa. Jak tu staniesz, to cię dostrze. Słuchajcie, zaczynamy. Transmisję postanowiłem puścić trochę wcześniej, żeby pokazywać, co tu się dzieje, żebyście byli i w temacie, i Dariusza też zgarnąłem do mikrofonu, żeby po prostu się trochę wypowiedział na ten temat. Także wydarzenie powinno się rozpocząć 21 równo, ale postanowiłem troszkę wcześniej to włączyć, żebyście zobaczyli, co się dzieje na Placu Piłsudskim. Także czekamy, aż zacznie się coś dziać. Narodowy polski strój, pan się narodowy bałamuć. Pan suknię jutro zwróci.
No przecież mówię, że wiersze mówię. Punktualnie rozpoczęli nasze spotkanie. Słabo słychać. Nie, dobrze jest. Jeszcze chwilkę. Mamy punktualnie godzinę 21. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie, w dniu dzisiejszym tutaj właśnie na placu Piłsudskiego zorganizowana była uroczystość na rzecz Brygady Świętokrzyskiej, gdzie pan prezydent Duda objął tę uroczystość, jak mniemam, honorowym patronatem, nadając jej rangę narodową. I wiemy też, że doniesienia, informacje historyczne, jakie posiadamy, osoby, które są autorytetami w tej dziedzinie, wypowiadały się na temat historii Brygady Świętokrzyskiej. Ta brygada niechlubnie wpisała się w działania współpracy z III Rzeszą. Byli, krótko mówiąc, kolaborantami i czy komuś to się może nie podobać, czy podobać, tak faktycznie było. Ta brygada również ma wielką odpowiedzialność za to, co robiła wobec ludności cywilnej, wobec żołnierzy Armii Krajowej, a przede wszystkim była jednostką, która samodzielnie, nie uznając dowództwa Armii Krajowej, działała na terenie Polski i właśnie tego okręgu świętokrzyskiego przede wszystkim, jak i również kolaborowała poprzez chociażby to, że miała broń, miała wyżywienie od Niemców, również mogła korzystać z poligonów, gdzie przeprowadzali szkolenia, poligonów oczywiście niemieckich,
również wyłapywali działaczy chociażby Armii Ludowej i nie tylko, i dostarczali ich do miejsc, do gestapo, gdzie oczywiście byli torturowani i mordowani. Kolaboracja była karana śmiercią w każdej możliwej sytuacji przez specjalne oddziały Armii Krajowej. I tutaj mam na myśli chociażby czasy okupacyjne, czasy i tutaj w Warszawie i w innych miejscach byli specjalne grupy wyznaczone do wykonywania tychże wyroków śmierci za kolaborację z Niemcami. Brygada Świętokrzyska tego się dopuszczała. Nie ma nigdzie, w żadnym kraju, ludzi świętych i najświętszych. Wszędzie zdarzają się różni. Natomiast uznawanie, że ta brygada zasługuje na najwyższy, ponarodowy, pod patronatem prezydenta, najwyższe uznanie, jest absolutnym nieporozumieniem. A w dzisiejszych czasach trzeba też pamiętać, że ta brygada również wywodzi się z ONR-u ówczesnego, czyli radykalnych działaczy neofaszystowskich, których również dzisiaj mamy na ulicach. To jest symboliczne nasze spotkanie, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję, że przyszliście. I chciałbym powiedzieć, dlaczego jesteśmy w białych rękawiczkach. Niech to będzie takim symbolem, że skoro my nie możemy zatrzymać faszystów dzisiaj na warszawskich ulicach albo w innych miastach, będziemy przychodzić i symbolicznie jakby odczyniać te miejsca, żeby nam się nie kojarzyły, chociażby jutro, jak będziecie przejeżdżać tędy, żeby Wam się to kojarzyło z tym spotkaniem naszym, oczyszczającym to miejsce, a nie z tym, co tutaj się stało z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej. Hańba, hańba, hańba. Chciałbym teraz, aby poprosić Joasię Cuper, aby przeczytała list, jaki został wysłany do pana prezydenta od dzieci żołnierzy Armii Krajowej. To oni wiedzą najlepiej, co powinni powiedzieć w takiej sytuacji. Szanowny panie prezydencie, ze zdziwieniem i przykrością dowiadujemy się o objęciu przez pana swoim patronatem obchodów 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Oddział ten, który nie podporządkował się akcji scaleniowej z Armią Krajową, przyjął taktykę walki z komunistami. Pierwszymi ofiarami tej taktyki byli jednak nie komuniści, ale dwaj żołnierze batalionów chłopskich, zabici już 16 sierpnia 1944 roku. 24 sierpnia żołnierze brygady zabili dwóch AL-owców i Gajowego, żołnierza Armii Krajowej. W kilku potyczkach zabito kilkudziesięciu partyzantów Armii Ludowej oraz skoczków i partyzantów sowieckich. Grupę AL-owców przekazano w ręce gestapo. Bowiem Brygada Świętokrzyska swoją taktykę realizowała we współpracy z tą zbrodniczą nazistowską policją. Brygada Świętokrzyska miała też swojego oficera do zadań specjalnych, Herberta Junga, zwanego też Hubertem Jurą o pseudonimie Tom. Był on agentem radomskiego gestapo, podobnie jak co najmniej dwóch innych oficerów wywiadu brygady, Wiktor Gostomski i Otmar Wawrzkowicz. Tom współpracował z komendantem radomskiego gestapu Paulem Fuchsem od 1943 roku przy likwidacji komunistów i innych kryminalistów. Udało mu się ujść z życiem z zamachu dokonanego po wydaniu nań wyroku śmierci przez Wojskowy Sąd Specjalny. Tom i Wawrzkowicz dokonali czystek w kierownictwie Narodowych Sił Zbrojnych i zabili w Częstochowie oficerów nieprzychylnych współpracy z hitlerowcami. Był wśród nich dowódca NSZ Stanisław Nakonicznikow-Klukowski oraz mianowany przez niego nowy dowódca Brygady Świętokrzyskiej Włodzimierz Żaba. Wymieniamy ledwie kilka brudnych akcji,
kolaborującej z nazistami formacji. Panie prezydencie, jesteśmy dziećmi oficerów Armii Krajowej ze zgrupowań świętokrzyskich Armii Krajowej Ponury, Nurt, którzy do partyzantki trafili z różnych stron, między innymi ze Związku Walki Zbrojnej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Nasi ojcowie walczyli z hitlerowcami, bo tak pojmowali swój obowiązek wobec ojczyzny. Niewyobrażalna była dla nich jakakolwiek współpraca z okupantami. Rząd Polski w Londynie był dla nich rządem Rzeczypospolitej. Odłam NSZ, który stworzył Brygadę Świętokrzyską, legalnego rządu nie uznawał. Nie rozumiemy, jak można patronować rocznicy powołania kolaboranckiej formacji zbrojnej, co oznacza aprobatę jej celów i metod walki, i jednocześnie objąć patronatem tak ważne dla odrodzonej Polski wydarzenie jak Bitwa Warszawska. Obu patronatom nadał Pan równą rangę patronatu narodowego. Jesteśmy oburzeni tym faktem. Bitwa Warszawska jest symbolem ocalenia młodego państwa. Powołanie zaś Brygady Świętokrzyskiej to symbol podziału Polski. Szczególnie zaś przykre jest to, że patronat narodowy prezydenta Rzeczypospolitej ten podział utrwala i legitymizuje. Pod listem podpisali się Maria Małgorzata Ciesielska, córka podporucznika czasu wojny Bolesława Ciesielskiego, Feresa II. Teresa Piwnik, córka Józefa Piwnika, Topoli. Bratanica pułkownika Jana Piwnika, Donata Ponurego. Piotr Rachtan, syn podporucznika czasu wojny Zdzisława Rachtana, Halnego. Czesława Kaliszewska-Fandry, córka podporucznika czasu wojny Zdzisława Rachtana, Halnego. Joanna Świderska-Kita, córka majora Mariana Świderskiego, Dzika. Rafał Świderski, syn majora Mariana Świderskiego, Dzika. Piotr Rachtan, depozytariusz podpisu. Dziękuję bardzo, Jasiu. Te słowa same świadczą o wadze tego, co tutaj, w tym miejscu, w dniu dzisiejszym się stało. Rocznicę, 75. rocznicę utworzenia Brygady Świętokrzyskiej, kolaboranta III Rzeszy, to miejsce zostało skażone. Ale też, tak jak czytaliśmy i wiemy, oprócz tych ofiar, o których wspominali w liście dzieci żołnierzy Armii Krajowej, byli jeszcze inni, a o tym chciałbym, aby powiedział Przemysław Wiśniewski. Szanowni Państwo, Brygada Świętokrzyska z wielkim upodobaniem mordowała Żydów, ocaleńców żydowskich, polowała na nich po wsiach i po lasach. Żołnierze, partyzanci tej brygady znęcali się, wykłuwali swoim ofiarom oczy i mordowali ich w sposób bestialski. Dziś jest święto Tubi Szwat, posępne święto żydowskie, upamiętniające zburzenie świątyni jerozolimskiej. Nacjonaliści z najwyższych władz zaprosili do udziału w dzisiejszych uroczystościach naszego rabina. Oto list, który on skierował do nich. Szanowny pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szanowny panie ministrze, odsyłam panu otrzymane zaproszenie na uroczystości pod patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Zorganizowanie tych uroczystości znieważa pamięć wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami. Zaproszenie mnie do wzięcia w nim udziału traktuję jako osobistą zniewagę.
Shalom, Michael Szudrich, naczelny rabin Polski. Do wiadomości Andrzej Duda, prezydent RP. Najwyższe władze upamiętniają powołanie do życia formacji kolaborującej z faszystami. Ale parlament zdominowany przez władzę nie chciał podjąć uchwały w sprawie roku Marka Edelmana, którego w tym roku 100. rocznicę urodzin, 10. rocznicę śmierci obchodzimy. Marek Edelman był przywódcą powstania w getcie, ale także bojownikiem powstania warszawskiego. Walczył z faszyzmem. Faszyzm to nie są żołnierze, konkretni żołnierze z karabinami w konkretnych mundurach. Początek faszyzmu wygląda bardzo niewinnie. To, że faszyzm jest w Polsce gloryfikowany, że wprowadza się zręby ustroju faszystowskiego w Polsce, to jest fakt. Tak samo było po I wojnie światowej, z tym, że wtedy nie mieliśmy jeszcze doświadczenia zagłady, a dziś ją mam, dziś go mamy. Wiktor Woroszylski napisał taki wiersz Państwa faszystowskie. Ja postaram się go szybko przeczytać. Nie jest znowu taki nudny, żeby uświadomić Państwu, że faszyzm może mieć twarz pogodnego cywila, uśmiechniętego, bez broni, w kaburze. Niedługo po pierwszej wojnie w Europie powstały pierwsze państwa faszystowskie. W tych państwach słońce wschodziło i zachodziło o normalnej porze, opromieniając dach domostw i wzgórz, zieloną spadzistość. W oborach łagodnie ryczało mydło. Matki o świcie budziły dzieci, całując je w czoło. Ojcowie, wracając z pracy, ze znużeniem radosnym w kościach, wdychali dym domowego ogniska. Zaś po obiedzie zasypiali w fotelu, bądź też majsterkowali wytrwale, bądź też muzykowali z zapałem. Dzieci bawiły się w klepę, w klasy, w chowanego. Małym dziewczynkom rosły piersi i dziewczynki z dnia na dzień zamieniały się w duże dziewczyny, wypełnione szeptem, szmerem, jak drzewa w lesie, chichotem nagłym, na którego dźwięk chłopcom zasychało w gardle. W letnie wieczory w firankach, podświetlonych od wewnątrz, schodziły się cienie, rozchodziły i znów schodziły miłości. Zaś zimą kochankowie łowili ustami parę z ust w ośnieżonych ogrodach. I jeszcze można wspomnieć o kotach wyginających się w kabłąk, w rublach wzlatujących nad jezdnią, o staruszkach na przyzbie, o kwiatach ciętych i doniczkowych, o pielęgniarkach podających chorym termometr, o ludziach z miotłą zamiatających ulice, o drewnie rozsychającym się bruździe w polu, wilgotnej wietrze w zaroślach i jeszcze można wiele wymienić zjawisk świadczących, że albowiem nie było znaków na niebie. Komet żałobnych, wody w krew zamienionej, krzaków płonących, albowiem życie biegło zwyczajnie, więc naprawdę w państwach tych wielu było ludzi zwyczajnych i ludzi dobrych, i takich, którzy nie wiedzieli o niczym, i którym nie przychodziło na myśl, i którzy nie czuli się współwinowajcami, i którzy nie mieli z tym nic wspólnego, i którzy nawet nie czytali gazet, lub też czytali niedbale zajęci myślami o tym, że trzeba naprawić przeciekający dach, oddać buty do szewca, oświadczyć się, wypić kufel piwa,
wymieszać farby, zapalić świeczkę i którzy naprawdę nie dostrzegali strachu w oczach sąsiada, nie słyszeli drżenia w głosie pytających o drogę, nie dostrzegali różnicy, nie słyszeli głosu w sobie, albo skoro domyślali się czegoś, nie mogli nic zrobić i pocieszali się mówiąc: my przynajmniej nie robimy nic złego, żyjemy jak żyliśmy, zawsze, co było prawdą, a jednak były to państwa faszystowskie. I dziś, drodzy Państwo, kiedy świątynia jerozolimska już nie istnieje, my tę świątynię, tę świętość nosimy w sercach jako dobro, które dajemy drugiemu człowiekowi niezależnie od wyznania i od naszej państwowości. I tę świątynię w naszych sercach trudno jest zbudować, a bardzo łatwo ją zniszczyć nienawiścią. I nienawiścią karmi się faszyzm, który dzisiaj obserwujemy w Polsce. Dziękuję uprzejmie. Naszego przyjaciela, którego chciałbym pozdrowić, jeśli nas ogląda, Bogusława Stanisławskiego, człowieka, który założył Amnesty International w Polsce, który jest chory, który nie może być z nami tutaj, ale napisał list do prezydenta, człowiek wielce zasłużony, wielkiego serca. Rozmawiałem z Bogusławem na ten temat i powiedziałem, że Bogusław mówi: bierz, czytaj, wybierz. Zacząłem wybierać. No i nie byłem w stanie niczego wybrać, bo tego się nie da. Posłuchajcie sami. To jest apel, myślę, nas wszystkich, niech on będzie takim symbolicznym, od nas wszystkich apelem do prezydenta Dudy. Panie prezydencie, dokonał pan w ciągu 4 lat swojej kadencji niezliczonych prostczynów dewastujących instytucje demokratycznego państwa prawa.
bo to nie jest tylko 13 deliktów konstytucyjnych. Kto nie ślepy, przecież widzi to jak na dłoni, próżno wymieniać. Tak, pan wybrał. Nasuwa się pytanie, ile w tym pana wyborze głupoty, o którą trudno posądzić doktora praw najznakomitszej polskiej uczelni, ile cynizmu, ile pragnienia politycznej kariery, ile osobniczej małości. Wystawił pan się świadomie jako przystawka silnego człowieka, któremu na chwilę udało się podstępnie zawładnąć Polską politycznego szaleńca, który ciągnie Polskę w przepaść, któremu potrzebna jest pana konsygnatura tego, co niecne czyni, żeby zachować złudne pozory, że wszystko jest lega artis. To wielki ból, ale to można jeszcze jakoś zrozumieć, podglądając historię, bo wiele jest przecież w niej serwilizmu, wiernopoddaństwa, pretorian, ślepowodzowi służących i jakichś właściwych im motywów, niezależnie dokąd wódz wiedzie. Na pana przyszło jednak wzmożenie, wybicie się na inicjatywy własne, ujmujące w słowa błędny pomysł pana pryncypała na Polskę toksycznie narodową, wyznaniową, zamkniętą w kokonie plemienności i naszyzmu. Słowa, których sprytny taktyk woli osobiście nie wypowiadać. Rozpoczął pan od akceptacji tej myśli przewodniej, rzuconej w imieniu wodza z trybuny sejmowej, od której rozpoczął się proces dewastacji demokratycznego państwa prawa. Suweren ponad prawem, mając skądinąd pełne usta priorytetu prawa przed przemocą, kiedy przemawia pan z racji swego urzędu z trybuny ONZ-u. Suweren, nie obywatel, masa ludzka, tłum bez twarzy, oddający bez refleksji swoją nieuświadomioną wolność w ręce silnego człowieka za złudne poczucie bezpieczeństwa, za tłustą miskę strawy, wrzeszcząc jak to tłum, któremu o nic nie chodzi. Chleba i igrzysk. A później poszło dalej. Żołnierze wyklęci. Ten niezwykle złożony konglomerat polskiego oporu wobec dominacji sowieckiej, krótki jak mgnienie oka, kiedy istniała jeszcze nadzieja na zmianę polskiego losu. Kilkadziesiąt tysięcy ofiar komunistycznej represji, wywózki, gułag, tortury, setki wyroków śmierci, rozpaczliwie walczący o lepszą Polskę win ze swoją żelazną zasadą bez przemocy. To Mazurkiewicz, Rzepecki, bohaterowie okupowanej walki zbrojnej, którzy ponieśli śmierć w ubeckich kazamatach. Dlaczego o tym się nie mówi? A jeśli już, kiedykolwiek, dlaczego nic nie wykorzystuje się ten dramat dla umniejszenia bohaterskiego czy zbrojnego okresu wojny, wskazując na te ofiary, jedne przecież z wielu, jako na wiodących bojowników o wolną Polskę. Co więcej, wyłuskując pośród tych ofiar kilka tylko postaci, najbardziej kontrowersyjnych, tak początkowo uczestników walki zbrojnej, uczestników walki zbrojnej w formacjach Armii Krajowej. Później jednak sprzeniewierzających się jej wielkiemu etosowi, jakże często kolaborujących z komunistycznymi władzami, obdarowywanych na krótko wysokimi funkcjami w urzędach bezpieczeństwa, siejących śmierć białoruskim współbraciom, dlatego że prawosławni, nie współplemieńcy, puszczający z dymem ich wioski, po dziś dzień wywołujących traumę na swoje wspomnienie u tych, którzy to wiąż w Hajnówce i setkach podlaskich i suwalskich wsi pamiętają. To Rajmund Rajs Bury, to Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, to Józef Kuraś Ogień, mordujący również współbraci Żydów i Słowaków. To ich prezentuje się jako narodowych bohaterów. No a żeby uwiarygodnić historyczne kłamstwo, dorzuca się do nich bohaterów najbardziej autentycznych, patriotów najwyższej próby, kalając ich imiona w panteonie wielkich. Generała Okulickiego, Niedźwiadka, generała Nila Fieldorfa, bohaterskiego rotmistrza Pileckiego, autora wstrząsającego raportu o Holokauście. To ich portrety wiszą w nawach polskich kościołów, ślepych na zbrodni, jakim się dopuszczali, zbrodni z rasowej nienawiści. To im urządza się celebrowane pogrzeby z udziałem najwyższych władz państwowych. I pan w tym uczestniczy, panie prezydencie. Pan przeciw temu nie protestuje, a wystarczyłoby kilka słów majestatu Rzeczypospolitej, żeby Polacy otrzymali inny sygnał,
że to jest przekłamanie historii w imię obłędnej wizji innej Polski, której mitem założycielskim nie jest to, co najbardziej nobilituje Polaków w ostatnim ćwierćwieczu. Polski okrągły stół, jakże niecnie wdeptywany w ziemię, idea narodowego pojednania, nasza przepustka do Europy, do wspólnoty wolnych narodów i wolnych ludzi, nasza polska agora, wspólna europejska spuścizna rozmowy ponad podziałami, dążącej do wspólnego dobra. Sygnał, który pan od początku kadencji swojego urzędu akceptuje i wspiera, jest inny, złowieszczy, że mitem założycielskim tej innej Polski musi być bratnia krew na polskiej ulicy, podział, naszość, budzenie nieustannego lęku przed obym, niewspółplemieńcem, państwo wyznaniowe zamknięte na wszelką inność. A później poszło jeszcze dalej. Pana przyzwolenie na haniebne marsze polskich faszystów pod złowieszczym znakiem falangi wrzeszczących o jednej białej Polsce, domagających się śmierci jakichś wrogów narodu, później bezkarnie palących kukłę Żyda, wznoszących łapy z okrzykiem Heil und Sieg w dniu urodzin Adolfa Hitlera, wieszający podobizny polskich europosłów upominających się o polską praworządność, tych samych, co wcześniej palili żywcem swoich żydowskich współbraci w Jedwabnym i nie tylko tam. Pan to akceptuje, daje temu publiczny wyraz, ani słowa prezydenckiego sprzeciwu. Nie nabiera pan głosu, kiedy w Białymstoku dokonuje się kolejna chucpa, kiedy dochodzą do głosu siły wstecznictwa, wciąż obecna na polskiej ziemi targowica, kiedy na ludzi upominających się o swoje niezbywalne obywatelskie prawa dokonuje się brutalnego ataku z wrzaskiem, że broni się jakiegoś Kościoła sprzeniewierzającego się uniwersalnemu przesłaniu Ewangelii, obyście się wzajemnie miłowali. Milczy pan, ani słowa protestu wobec faktu tej krucjacie przewodzący politycy z bliskiej panu formacji politycznej, którym włos z głowy nie spada. No i tak dochodzi do tej kropki nad i, do roztoczonego przez pana narodowego patronatu nad rocznicą powstania faszystowskiej formacji, polskiej hańby i polskiego wstydu, czemu towarzyszy wspierające pana kłamstwo wypowiedziane przez pana ideowe zaplecze szefa urzędu do spraw kombatantów, że Brygada Świętokrzyska nigdy nie kolaborowała z Niemcami, że to jej czarna legenda. Daje pan złowieszczy sygnał Polakom. Droga do faszyzacji kraju zostaje otwarta. Wskazał pan drogę do narodowej katastrofy. Panie prezydencie, określa pan tym ostatecznie swoje miejsce, jakie wyznaczy panu historia. Tam, gdzie hańba i wstyd. Tego jestem pewien. Mimo tego nie czuję do pana nienawiści, bo nie ma nic, co niszczyłoby nasze człowieczeństwo bardziej niż nienawiść. Chcę tylko coś panu podpowiedzieć. Może pan z tego skorzysta. Droga powrotu na dobrą stronę mocy jest zawsze otwarta. Mając wciąż te pełne usta Polski, niechże pan się przełamie, niechże pan wypowie to jedno zdanie. Stop faszyzmowi gdziekolwiek na świecie, a w dotkniętej nim tak okrutnie Polsce w szczególności. Tego panu życzę. A gdyby pan i pana służby doszły do wniosku, że powiedziałem choć jedno słowo za dużo, że podniosłem rękę na pana miałki majestat, że popełniłem przestępstwo, stawiam się do dyspozycji, a powiem, że nawet chętnie widziałbym się z prokuratorskim zarzutem w ławie oskarżonych. Mam co prawda mocny immunitet. Wiek podeszły, jestem dzieckiem wojny. Ja horror faszyzmu przeżyłem i moją terminalną, ciężką chorobę chętnie się jednak tego immunitetu wyrzeknę. Z ławy oskarżonych głos mego obywatelskiego protestu, mojego gniewu, mojego non possum wybrzmiały głośniej i donośniej niż z obywatelskiego portalu. Więc voilà!
I tym kończę ten mój list do Pana. I tym kończę ten mój list. Przepraszam bardzo. I tym kończę ten mój list do Pana. To wszystko. Dziękuję bardzo. Przed nami chwila zadumy i posłuchamy modlitwy żołnierzy Armii Krajowej. To była też nazywana jako modlitwa obozowa, gdzie słowa chyba mówią już same za siebie, a wśród nas to, co Państwo za chwileczkę zobaczycie, to będzie symboliczna wizualizacja i oddanie czci i honoru wszystkim pomordowanym przez brygadę świętokrzyską, tym, których znamy i tym, których nie znamy i nigdy ich imienia nie poznamy. Zaraz po tym rozwiązujemy nasze spotkanie. Także udostępniajcie proszę transmisję. Jesteśmy na placu Piłsudskim. Tak właśnie widzicie. Trochę tutaj zgasło, bo tu nic nie widać. Także udostępniajcie transmisję. Jesteśmy na placu Piłsudskim.
rozwiązuje nasze spotkanie gromadzenie. No dobrze, dziękuję wszystkim, że oglądaliście, że byliście. Fajnie, że udzielacie się w tych transmisjach, także cóż, podziękować wszystkim, którzy brali udział w tych transmisjach. Bardzo fajnie. Dobra, kończę.